Witajcie kochani, mamy luty, jest dokładnie 16 luty, więc to idealny okres, aby zacząć siew cebuli z nasion, cebuli szczypiorku i cebuli siedmiolatki. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, zapraszam Was do dalszej części filmiku. Wysiew cebuli w lutym do multipalet oczywiście przyspieszy nam ten okres wegetacji, dzięki czemu po wsadzeniu takich sadzonek do gruntu w okolicach końca kwietnia, początku maja będziemy mogli szybciej cieszyć się plonami z naszego wysiewu. W naszym ogródku w tym roku będziemy siali kilka rodzajów cebuli, które mamy już sprawdzone. Należą do nich cebula Globo i Irsa Crake. Są to cebule bardzo dużego pokroju, dorastające do około 1 kg przy siewie bezpośrednim do gruntu. Natomiast przy siewie wcześniejszym do multipalet i późniejszej przerywce również możemy uzyskać bardzo duże plony. Jest to standardowa cebula o kolorze słomkowo-żółtym. Wysiewać również będziemy cebulę Grenadę, jest to czerwona cebula o takim karminowo-białym przekroju, cebulę Agostana, jest to cebula biała, bardzo delikatna, wyrazista w smaku, słodkawa. Jedyny jej minus, że bardzo ciężko się przechowuje, także raczej służy ona do bezpośredniego spożycia. Dodatkowo wysiejemy cebulę siedmiolatkę w kolorze czerwonym i w kolorze różowo-czerwonym oraz szczypiorek. Cebula siedmiolatka jest o tyle praktyczna, że zostaje ona z nami z roku na rok. U nas jest jej bardzo duża ilość na warzywniaku, natomiast staramy się systematycznie dosiewać, aby te stare sadzonki zastąpić młodymi. Podobną sytuację mamy ze szczypiorkiem. Odkładam sobie nasiona na bok, przygotowałam sobie do siania multipaletkę. Nasza multipaletka znajduje się na podstawce. Szerokość takiego pojemnika to jest 4 na 4 cm, głęboki na 5. Wydaje mi się, że taka głębokość multipaletki w zupełności wystarczy. Dodatkowo tą cebulkę przepikujemy później do większego pojemnika, aby miała ona odpowiednie miejsce do rozwoju bryły korzeniowej. Naszą multipaletkę uzupełniamy sobie ziemią do siewu i pikowania z perlitem. Jeżeli natraficie na kawałki nieprzekompostowanej biomasy, usuńcie sobie je z naszego rozsadnika, ponieważ będą one ograniczały rozwój naszych roślin. Uzupełniamy dokładnie całą multipaletę. Staramy się usuwać wszystkie bryłki, zgrubienia. Ja wcześniej zwilżyłam sobie to podłoże, aby nie było konieczności jego podlewania. Ewentualnie delikatnie możemy je zwilżyć z konewki. Pamiętajmy o tym, że podłoże dla roślin musi być cały czas wilgotne, ponieważ rośliny w okresie rozwoju, jak i wegetacji, bardzo nie lubią przesuszania. W późniejszej fazie będziemy podlewać już bezpośrednio do podstawki, która znajduje się pod multipaletką, aby pobudzić roślinę do tego, by jej korzenie się prawidłowo rozwijały i szukała ona w niższych partiach wody i składników mineralnych, podobnie jak to będzie miało miejsce w gruncie, w doniczce bądź na rabacie. Oczywiście możecie wysiewać również cebulę bezpośrednio do gruntu. Zależy to od pogody, jaką będziemy mieli w marcu, w kwietniu. W marcu dość duża ilość osób wysiewa cebulę z nasion, później okrywając ją. My wysiewamy cebulę dopiero końcem kwietnia z racji na region Polski, w którym mieszkamy.
Również z końcem miesiąca kwietnia sadzimy cebulkę z dymki. Taką dymkę już zamówiłam, ma przyjechać do nas początkiem miesiąca marca, więc na pewno pokażemy Wam na filmie, jakie odmiany zamówiliśmy. Przyjadą również kwiaty, które będziemy w tym roku sadzili w naszym ogrodzie, łubiny, malwy, dziwaczki. Dość dużo nasion roślin jednorocznych też będziemy wysiewać, ale na razie skupmy się na cebuli. Zbieramy nadmiar ziemi, a teraz delikatnie każdą komórkę dogniatamy, żeby nasionka nasze miały stabilne podłoże i przy późniejszym podlewaniu nie zapadły się nam głęboko, tylko zostały mniej więcej na tej wysokości, jakiej chcieliśmy je umieścić. Cebulę siejemy mniej więcej na głębokości 0,5 cm. W takiej multipaletce myślę, że w jednej komórce może się zmieścić 5-6 nasionek, ponieważ my siejemy je zawsze kępkami, nie pojedynczo. Większe komórki poza tym zapobiegają nadmiernemu przesuszaniu się ziemi, gdybyśmy wybrali te multipaletki z całkiem drobnym oczkiem. No, wymagałyby one na pewno dużo częstszego podlewania niż ma to miejsce przy multipaletach z większymi komórkami. Szczypiorku zasiejemy sobie w dwóch rzędach, natomiast pojedynczo zasiejemy sobie pozostałe cebulki. Może jeszcze w podwójnym rzędzie zasiejemy cebulę globo, ponieważ jest ona naprawdę bardzo smaczna, a i wielkość jej owoców również imponuje. Kiedy mamy odpowiednio uzupełnione wszystkie komórki, możemy delikatnie z konewki każdą z nich podlać. Staramy się to robić delikatnie. Jeżeli w międzyczasie powstaną nam gdzieś większe wgłębienia, uzupełnimy je ponownie ziemią, aby wszystkie rośliny rosły na jednym poziomie. Delikatnie uzupełnimy. Wysiane nasiona będziemy pokrywać cieniutką warstwą ziemi, której już nie będziemy dogniatać. Mamy przygotowane. Przygotowałam sobie wcześniej znaczniki, bo zapewniam Was, że bez znaczników nie zapamiętacie, co i gdzie jest wysiane. Zaczniemy sobie od cebuli Alisa Craig. Wbijamy sobie znacznik. Jak widać, cebula ma dość duże, czarne nasionka. Umieścimy sobie po 6 sztuk w takiej multipaletce, aby nie miały one zbyt ciasno i każda z nich miała miejsce do rozwoju. Siejąc cebulę, należy pamiętać o tym, że zachowuje się ona podobnie do szczypiorku, czyli w okresie, kiedy potrzebuje ciepła do swojego wzrostu. Zostawiamy ją w miejscu słonecznym, ciepłym. Natomiast w momencie, kiedy zobaczymy pierwsze wschody i cebulka zacznie powoli rosnąć w górę, wynosimy ją do chłodniejszego pomieszczenia, do inspektu, szklarni, tunelu foliowego. Teraz zasiejemy cebulę czerwoną grenada, również po 6 nasionek.
Teraz zasiejemy cebulę albostaną, czyli tą białą. Akurat u nas w domu bardzo dużo cebuli zużywamy do wszelkiego rodzaju potraw. W okresie letnim, kiedy nasz warzywniak tętni życiem, do surówek, oczywiście do rosołu, do wszelkich kremów, zup, przetworów w okresie jesiennym. Więc tej cebuli akurat u nas wysiewamy dość dużo. Z dymki również sadzimy cebulkę, gdzie jest ona bardziej skierowana pod dzieci, które uwielbiają jej zielony szczypior. Dlatego też chyba powiększa się co chwilę nasza rabata z siedmiolatką. Teraz zasiejemy siedmiolatkę czerwoną. Tą cebulkę możecie sobie zużywać albo w całości razem z korzeniem. Jak kojarzycie, takie pierwsze nowalijki, które pojawiają się w okresie maja, malutkie takie chrupiące cebulki z zielonym szczypiorem, to właśnie jest cebulka siedmiolatka. Albo można zużywać sam szczypior, na bieżąco go ucinając. Wówczas on będzie się cały czas odradzał, odrastał. Więc tą cebulką naprawdę przez długi czas się będziecie mogli cieszyć. Zasiejemy teraz cebulkę siedmiolatkę, tą w tej różowo-białej odmianie. Jak zauważyliście, wszystkie cebulki mają dokładnie takie same nasionka, więc naprawdę odróżnienie ich w okresie wschodów jest naprawdę trudne. Myślę, że nawet jak urosną już te typowe cebulki, to i tak mielibyśmy problem z identyfikacją, czy to jest wolska, czy to jest jakaś inna cebula. Teraz zasiejemy sobie cebulę globo. I myślę, że cebulę globo zasiejemy sobie w dwóch komórkach, albo nawet w trzech. Tą cebulkę zasiejemy rzadziej, siejemy po cztery nasionka, z racji na to, że ona będzie rosła dość spora, pomimo tego, że będzie przerywana bądź pikowana, wolę dmuchać na zimne i mieć tą cebulkę bardziej luźno zasadzoną. I w drugiej komórce również globo. I jeszcze cztery nasionka do ostatniej komórki. Nie wysiewajcie, broń Boże, całych paczek nasion. Ostatnio siedząc sobie i przebierając nasiona, niektóre firmy zauważyłam, że dają opisy, ile nasion danej rośliny znajduje się w paczkach i są to zatrważające ilości od 200 do 500. Więc jeśli wysiejecie całą paczkę selera, na której pisało, że jest jej 500 sztuk, to ja nie wiem, czy coś z tego będzie. Takie lasy, nie dość, że skutecznie uniemożliwiają później przepikowanie. Roślinki są nijakie, wyciągnięte, słabe. Muszą ze sobą konkurować o wodę, o światło, o wszelkie składniki odżywcze, które znajdują się w glebie. Także naprawdę siejcie mniej więcej tyle, ile potrzebujecie u nas, plus 10% w razie, gdyby jakaś roślinka nie wzeszła, gdyby nasionka okazały się stare, gdyby, nie daj Boże, przyszła jakaś choroba. Wybierzemy sobie wówczas najsilniejsze sadzonki, ale nie wysiewajcie naprawdę całych lasów, bo to nie ma sensu. Później takie rośliny wyrzucamy, marnujemy ten materiał siewny, który kupujemy, a chyba lepiej, żeby nasiona nam posłużyły na rok, dwa, niż na jeden sezon. Wysialiśmy szczypiorek, wysialiśmy wszystkie cebule. Teraz, tak jak mówiłam, przełożymy to z wierzchu cienką warstwą ziemi. Staram się ją rozkruszać w dłoniach. Niestety ta ziemia, którą kupiłam do siewu i pikowania, miałam ją z polecenia, ale przyznam, że już chyba więcej jej nie kupię.
Ma bardzo dużo grudek. Przesiewałam już ją niejednokrotnie, ale po prostu nie spełnia ona naszych oczekiwań, a tych wysiewów przed nami jest cała masa, bo mamy dopiero luty, więc de facto końcem lutego, początkiem marca zacznie się prawdziwy szał wysiewów. Później w kwietniu pozostałe wysiewy, w maju ogórki, kukurydzę. Będziemy siać też melony, więc tej ziemi naprawdę kupiłam sporo i szczerze mówiąc żałuję. Pamiętajcie również o tym, kiedy nasza cebula wzejdzie, wyniesiemy ją w chłodniejsze miejsce, żeby to miejsce było przede wszystkim widne. Żeby to nie była jakaś piwnica bez okien, w której nie ma w ogóle dostępu światła i jest ciepło. Tylko żeby to było miejsce faktycznie chłodniejsze, w którym cebula będzie mogła zahamować swój wzrost, zacząć prawidłowo się rozwijać. Jeśli zapewnimy cebuli zbyt ciepłe i komfortowe warunki, ona po prostu zacznie się pokładać, te jej sieweczki zaczną robić się żółte, zaczną się pokładać i nawet przycinanie takiej cebuli nie będzie miało sensu, ponieważ sadzonki będą bardzo niskiej jakości, a chyba zależy nam na tym, żeby jak najwięcej tej cebuli albo danego warzywa zebrać z naszego ogrodu. Także nie liczy się ilość, liczy się jakość. Cebulę również będziemy hartować. Ja początkowo wynoszę ją do nieogrzewanego pomieszczenia, które jest bardzo mocno nasłonecznione. Jest tam okno południowe, tam przechowuję swoje pory. Cebulę, poziomki w późniejszym okresie. Wynoszę tam również na hartowanie pomidory, papryki i w tym pomieszczeniu zaczynam takie wstępne hartowanie. Później, kiedy temperatura na zewnątrz i w tunelach pozwoli na to, ażeby hartować ją dalej, wynosimy ją w chłodniejsze miejsca. Początkowo na godzinkę, dwie, później zostawiamy ją na parę godzin, na dzień i ostatecznie na noc. Hartowanie powoduje to, że nasze rośliny przyzwyczajają się do warunków, jakie panują na zewnątrz, żeby odzwyczaiły się od tych komfortowych warunków, które mają w domu, że na zewnątrz mamy deszcz, mamy wiatr, który będzie te roślinki systematycznie owiewał, że ilość wody, jaką będą miały dostarczane, też nie będzie w takiej ilości, jak miało to miejsce na parapecie u nas w domu. Cebulę mamy posianą. Zasypaliśmy ją lekko z góry. Teraz ustawię ją na regale w ciepłym miejscu słonecznym z ekspozycją na okno południowe. I będziemy czekali na pierwsze wschody. Żeby cebula zaczęła idealnie nam wschodzić, potrzebujemy mniej więcej temperaturę 20-23 stopni. Cebulę możecie siać dwojako. Możecie ją siać tak jak my, w formie kępek, albo możecie siać ją rzutowo do doniczki i później przepikować ją do multipaletki. Takie przygotowanie w kępkach jest o tyle komfortowe, że później takie kępki można bezpośrednio wsadzać, tak jak to ma miejsce w przypadku szczypiorku, do ziemi i taki szczypiorek będzie nam się prawidłowo rozwijał. Możemy kilka kępek wsadzić obok siebie, ponieważ szczypiorek akurat lubi rosnąć w grupie. Natomiast cebulę globo rozdzielimy sobie na drobniejsze i wówczas włożymy ją już na miejsce stałe, na nasze podwyższone rabaty. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze wspólne sianie i zapraszam Was na kolejne filmiki. Planujemy pikowanie papryki, którą ostatnio wysialiśmy, ponieważ pojawił się już u niej liście właściwe i dużo, dużo nowości. Także zapraszam Was serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.